Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcineczku z gry oczywiście Never Alone. I jeżeli dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się tutaj ogarnąć Olbrzyma, więc filmik już ogarniemy, teraz Olbrzym nas będzie gonił i będziemy musieli mu uciec. Także teges. Kiedy Olbrzym zgarniał łopatą śnieg, tworząc zamieć za zamknięciem, Konsuyaki uciekł z toporem, jednak Olbrzym to zauważył. Robland Cleveland Nasruk. No dobrze, słuchajcie, teraz naszym głównym zadaniem jest po prostu ucieczka. Ja dodatkowo niestety nie sprawdziłem, w sumie zapomniałem sprawdzić, słuchajcie, motyw z tym ostatnim świadectwem kultury, ale to ewentualnie, słuchajcie, na zakończenie sobie jakoś ogarniemy. Dobra, hop. Teraz tak, tu będziemy musieli troszeczkę mocniej posterować, bo mam dziwne wrażenie, że my i tak musimy się dostać na górną część drzewa. Okej, to do dołu. To troszeczkę, słuchajcie, podwinę właśnie do góry, bo mam dziwne wrażenie, że... Aj, szybko, 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 lis! Okej. Pykło. Ładnie mi ma. No dobra. Słuchajcie, tutaj o ile dobrze pamiętam, powinien być motyw z naszym skakaniem. Zobaczymy ile... Czy to będzie miało rację, ale... Tu chyba się nie rozwalało, tylko trzeba było... Chociaż... A nie, dobra. Jednak trzeba było rozwalić. O cholera, łapsko. Do góry, do góry, do góry, super. To pewnie też do góry musimy ogarnąć. No, 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 no. Dobra, super. Poczekajcie, bo słuchajcie, ostatnie świadectwo kultury, które nam brakuje, to jest Kunuk Sayuka. Ale ja mam dziwne wrażenie, że i akurat słuchajcie, zdobywa się na sam koniec. Tak mi się coś wydaje, ale kurczę, nie dam sobie... Nie jestem w 100% pewny. No cóż, to najwyżej sobie ogarniemy na koniec. W razie czego ja sobie, tak jak już wspominałem, powtórzę jakiś rozdział i sobie ładnie ogarniemy. Dobra, tutaj już widzę, że musimy przeskoczyć Nuną. Okej, słuchajcie, wybaczcie mi drobne cięcie, miałem mały problem z nagrywarką. Niestety nie wiem, dlaczego mi przestało nagrywać. Dobrze, słuchajcie, teraz tak, musimy ogarnąć tą łapę. Spróbujmy, no kurczę, wyżej Nuny nie ogarnąć. Dlaczego ona mi nie doskakuje do tego? Kurczę, co się dzieje? Ajajaj. Dobra, słuchajcie, spróbujemy w takim razie jeszcze raz. Nuna, 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 tobą idziemy na początku. Chodź, liseł, podnieś mi ją do góry, jak tylko możesz. O, właśnie. Teraz tak, to maksymalnie na dół. Dobrze, słuchajcie, i teraz powinno nam się udać... O, właśnie, przeskoczyć. Teraz to do góry, czekamy na wiatr. No, wiatr. Hop, o, super, dobra. Słuchajcie, udało nam się, jest dobrze. Odrzucił łopatę, wspiął się wyżej i pobiegł za Kunaksa. On był jednak szybszy. Ojej, słuchajcie, masakra, 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 masakra. Nie umiem totalnie tego przeczytać, tak zdaję sobie z tego jak najbardziej sprawę. Swoją drogą... Teraz będziemy chyba uciekać, uciekać. Ojojoj, nie tędy. No, wietrze wiej! Świetnie, dobra, słuchajcie, na razie nam się udało, jest progres. Hop. Nie! No kurde! Tak bardzo chamskie to było. Tak bardzo, słuchajcie, chamstwo w chamstwie, nie? Dobra, teraz zaczekajmy chwilę. Bo tutaj chyba i tak było... O, właśnie, tutaj o to chodziło. Dobra, teraz tak, podnieśmy lisem ducha. Nie! No come on! Żartujecie sobie ze mnie w tej chwili? Och, to nie tak ma wyglądać. Halo, halo.
Czekajcie, no bo leci duch, tak? Więc, no ale Nuna. No, dawaj, Liseł. Liseł, przecież ciebie wziąłem. Kurczę, jest coraz bliżej. E-gigant. O tak, teraz ciekawe, jak ja mam... Aha. Chodź, Liseł, bo ty musisz nam duszyczkę podnieść wyżej. Ciekawy jestem bardzo, czy zdążę. Mam tylko nadzieję, że mi nie złapie Nuny. Dobra, nie złapał jej. I hop. Słuchajcie, ogólnie z tego, co się orientuję, ten ostatni filmik będzie jednak na końcu. W sumie w przerwie tutaj sprawdziłem, bo nigdzie nie mogłem znaleźć żadnej informacji dotyczącej właśnie tego. Gdzie ewentualnie możemy poszczególne, wiecie, momenty poznajdować. Okej, tu mamy ryby, więc... No, dajecie rybki, dajecie. Musicie nas ogarnąć. Wiecie, teraz tak na dobrą sprawę to my się ucofamy przez całą mapę do samego początku. Bo ile dobrze pamiętam, tak to wyglądało. Mam też tylko wielką nadzieję, że to mi się tutaj... Aha, dobra, czyli tutaj też widzę, musimy uważać. Oj, nie za szybko. No i tutaj co, mam czekać? A, lepiej było poczekać właśnie. Teraz i na rybki. Dawaj. Dobra, tutaj pewnie też musimy zaczekać. Oczywiście, że musimy zaczekać. Hop. O fuck. Dobra, jest. Uff. Już się bałem, że spierdzielimy sobie. No nie. Ale swoją drogą jestem bardzo ciekawy, jak my mamy przejść koło tego niedźwiedzia. Wietrze wiej. Aha, świetnie, czyli to nie w tą stronę ma wyglądać. Kurczę, to w sumie... Czekajcie, chyba że... Tak, tu trzeba było ewidentnie bolasa. Dobra, zaczekajmy na wiatr. Hop. Jestem tylko ciekaw... Dobra, mamy ryby, super. Dobra, słuchajcie, przy okazji też, to już właśnie powinienem powiedzieć wam na początku, troszeczkę przestawiłem mikrofon, bo wiem, że w poprzednich bodajże chyba dwóch, czy nawet trzech odcinkach się trochę spierdzieliło, ale już powinno być okej. O właśnie. I słuchajcie, mamy ostatnie świadectwo kultury. Kunuksayuka. With the story of Kunuksayuka told by Robert Cleveland, it's just a masterwork. It's a well-known story among the Inupiaq people,
And in our case, of producing a video game that really reflects indigenous heritage, it captures the imagination, and it's something that you have a very specific kind of task to do. But there's a blizzard, you know, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people. And there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The Blizzard Man, it's like that is the physical embodiment of an element of nature. And so there's a person that needs to go up and take away that adds, that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value. And where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment like where the Inuit reside, you're at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, you know, by learning from your elders that, you know, you're not the biggest force in the world. No cóż, słuchajcie, dokładnie, także fajnie, mamy zebrane wszystkie świadectwa kultury. Olbrzym zobaczył, jak jego topór wylatuje do góry przez otwór w dachu i poczuł się tak szczęśliwy, że aż wybuchnął śmiechem i zakrzyknął Kunuk Sayuka Aria Hayo Jajajaj. Coś mniej więcej w tym stylu. I should live with it, Kaksarima. I see the word out of Unaxo, that Pauma, Dark Dormon, Silamon. The word in the Nasum, Unip Karamount, to Sangariga. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, skończyliśmy grę i ja stwierdziłem, że za DLC się nie będę zabierać, bo szczerze powiedziawszy nie ma sensu. Widziałem, że seria średnio wam się spodobała, dlatego też postanowiłem, że szkoda po prostu mojego czasu i tutaj moich zasobów, że tak powiem, żeby nagrywać ten dodatek, który tam jest de facto na dwa odcinki, ale no nie będę ukrywać, że już mi się nie chce. Także moi drodzy, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli Never Alone wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.